Rozmawialiśmy o propozycji zmiany konstytucji. Pan poseł Przemysław Koperski no, sceptycznie odniósł się do tej propozycji rządowej. Pan poseł Sławomir Skwarek. Czemu ma służyć ta zmiana konstytucji? Bo opozycja mówi, że no przecież można zamrażać majątki rosyjskich oligarchów. Jak pan poseł się do tego odniesie? Przyjrzyjmy się właśnie troszeczkę historii. Nasza konstytucja obecnie obowiązująca za chwilę będzie miała ćwierć wieku, 25 lat. Należy do konstytucji stosunkowo rozbudowanych prawnie. Jak dobrze pamiętam, kilkanaście rozdziałów, 240 kilka artykułów. No nie wszystko dało się, szanowni państwo, przewidzieć w 1997 roku, że może dojść do takich sytuacji. W związku z powyższym nie wydaje się jakimś zabiegiem, tutaj nie widzę żadnych takich dziwnych, to co pan poseł ma jakieś dziwne obawy, że właśnie wyłączenie z progu zadłużenia tych wydatków, które idą na rzecz podstawową, na po prostu na obronę ojczyzny, na armię i na zbrojenia, poza ten próg. Przypomnijmy również, że sytuacja ekonomiczna Polski nie jest najgorsza, że my jesteśmy jako jeden z niewielu krajów, który te progi wspólnotowe odnośnie zadłużenia trzyma w dyscyplinie. To w przeciwieństwie właśnie inne kraje, nawet te bogate, wychodzą poza te progi. Więc wydaje się, że takie dołączenie konstytucyjnego przepisu, że w tej szczególnej sytuacji, żeby można było ten próg przekroczyć, jest dla mnie oczywistym. Druga sprawa to jest oczywiście konfiskata majątków. No, konfiskata majątków tych, którzy na tej wojnie bogacą się, oligarchów Rosji, którzy chcą zapanować dzisiaj nad Ukrainą, jutro być może nad państwami bałtyckimi, idąc śladami, idąc tokiem myślenia pana posła, no to pewnie panu posłowi by się przypomniała konstytucja z 52 roku, konstytucja PRL-u, gdzie później z poprawkami 76 roku, gdzie była mowa o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. No nie idźmy w tą drogę, raczej starajmy się te nasze przepisy, naszą konstytucję dopasować. Co do opodatkowania, rzeczywiście konstytucjonaliści tutaj tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Rosji, wydaje się, że nie ma takiej potrzeby, ale to prawnicy zbadają. No, odbyła się rozmowa, pan premier zaprosił wszystkie kluby, spotkaliście się, rozmawialiście. No, wydaje się, że potrzebna jest i w tej kwestii zgoda narodowa. Tak jak pięknie głosowaliśmy nad ustawą o obronie ojczyzny. Przecież w Sejmie ta ustawa przeszła zdecydowaną większością. Tylko pięciu posłów z Konfederacji, jedna z kilku nóg Konfederacji, pięciu posłów wstrzymało się. Na pięciu było za, jeden z posłów Konfederacji nie głosował, bo nie mógł głosować. Przecież była powszechna zgoda w Senacie. 97 senatorów ze wszystkich opcji głosowało za tą ustawą. Więc ja nie widzę tutaj problemu, żeby taka powszechna zgoda była w tej ekstraordynaryjnej sytuacji właśnie, kiedy Hannibal Anteportas, czyli w ruchu bramy jest Polski. Czego się możemy spodziewać? Jeśli Rosja pokona Ukrainę, to będziemy mieli ponad 1000, czy blisko razem z granicą z Białorusią, blisko 1200 kilometrów granicy z wrogiem. Pan poseł Przemysław Koperski, przed chwilą słyszeliśmy pana prezydenta Andrzeja Dudy, który no, upomniał się o pomoc dla między innymi Polski, ale również dla wszystkich krajów, które przyjmują, goszczą u siebie uchodźców wojennych z Ukrainy. My ich otworzyliśmy, nasze serca, nasze domy, nasze portfele, no, ale wiadomo, że to po prostu będzie bardzo dużo kosztować. Tymczasem no, Unia Europejska nadzwyczaj wyrywna do tej pomocy nie jest. Te 500 milionów, które na razie leżą na stole, no to powiem szczerze, no, dla wszystkich krajów, to trzeba podkreślić, no to nie jest przykład rozrzutności finansowej, panie pośle. Czy Lewica, no, która ma dobre kontakty w Europie, przecież no, w Berlinie rządzi wasz pobliżu
pobratymca, że tak powiem, polityczny, pan kanclerz Scholz też jest socjaldemokratą. Czy lewica weźmie udział w takim dobrze pojętym lobbingu na ten cel? Panie redaktorze, najpierw odniosę się do tego, co powiedział pan poseł. No wydaje mi się, że pokoleniowo to chyba pan pamięta te lata 50. Ja w 89... 50. nie pamiętam, panie pośle. Tak mi się wydaje. Ja chcę powiedzieć, że ja w 89. to byłem uczniem szkoły podstawowej, więc nie wiem, dlaczego pan mnie tutaj wciska w jakąś przyjaźń Polski i Związku Radzieckiego. No, wydaje mi się, że jednak pokoleniowo będzie panu bliżej, ale możliwe, że jest pan młodszy ode mnie, tylko po prostu tutaj zniekształcenie obrazu w telewizji. Natomiast, szanowni państwo, no, ja uważam, że Unia Europejska niewątpliwie powinna wspierać Polskę. Wyszliśmy z inicjatywą, żeby każdy uchodźca, na każdego uchodźcę Polska otrzymała 500 euro miesięcznie. Uważam, że to jest uczciwe. Natomiast no, niestety trzeba powiedzieć, że polska dyplomacja leży. No i w tej sprawie niestety chyba nie możemy liczyć na umiejętności dyplomatyczne ministra spraw zagranicznych czy polskiego premiera. No, dlatego prosicie państwa o pomoc opozycję. No oczywiście będziemy wspierać, będziemy lobbować, no bo sami tego... A to nie jest nasze wspólne zadanie, panie pośle? Co do oceny polskiej dyplomacji, to... To jest rządzenie... No właśnie ma przyjechać prezydent Stanów Zjednoczonych do Polski za parę dni. Taki drobny kamyczek, którego Prawo i Sprawiedliwość, jak pamiętamy, nie uznawała aż do czasu złożenia przysięgi i prezydent Duda w tej chwili dobrze robi, że przyjmuje prezydenta, ale niestety pamięć w dyplomacji trwa i to, w jaki sposób był traktowany tutaj prezydent Biden na samym początku, jeszcze kiedy był elektem, niestety będzie długa i szkoda, Natomiast... Panie pośle, dlatego pan prezydent Joe Biden przyjedzie oprócz Brukseli, przyjedzie do jedynego kraju i bardzo dobrze, do Polski i potrafi się w odpowiedni sposób zachować. Tylko sprostuję, że to nie było tak, że Polska nie uznawała wyboru prezydenta Bidena. Pamiętamy. Tam było troszkę później, gratulacje. Pamiętamy też to, co chcieliście państwo zrobić z Lex TVN i te próby wywłaszczenia kapitału amerykańskiego z Polski też po prostu pamiętamy i pamięta pewnie prezydent Biden. Natomiast dobrze, że przyjeżdża, dobrze, że będzie tutaj na miejscu, będzie w Polsce, będzie przy granicy z Unią, będzie jeszcze, przy granicy jeszcze z Ukrainą. Bardzo krótko pan poseł Skwarek, żeby się odniósł do tej kwestii. No ja mam takie powiedzenie, ostatnio sobie uknąłem, że Polska nie tylko stała się hubem humanitarnym pomocy właśnie dla Ukraińców, których przyjęliśmy już ponad 2 200 000 według danych z dnia dzisiejszego, ale stała się hubem dyplomatycznym. No to przecież tutaj widać, że oprócz Brukseli to dzisiaj wiele wydarzeń dzieje się w Polsce, wiele spotkań pana prezydenta Andrzeja Dudy, spotkania, gdyby pan mógł wymienić łaskawie spotkania, które odbył ostatnio premier Mateusz Morawiecki, to ich jest kilkadziesiąt. Spotkania jeszcze przed wybuchem wojny odbył spotkania z panią Le Pen, z panem Salvinim, z panem Orbanem, którzy są przede wszystkim lobbystami Władimira Putina w Europie. No taka jest prawda. Polska jest hubem dyplomatycznym, Polska jest liderem, jak dzisiaj przed chwilą. Nie ma czym się chwalić. Dobrze, że słyszeliśmy, ale przepraszam, panie pośle, pan nie przeszkadza. Jeśli słyszeliśmy oglądaliśmy fragment wystąpień konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Rumunii. Muszę kończyć. Taka rola gospodarza programu. Pozostaniemy z niedosytem, jeśli chodzi o dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. I pan poseł Sławomir Skwarek, Prawo i Sprawiedliwość, byli gośćmi specjalnego wydania programu Republika po południu. Wracamy za krótką chwilę.